Cześć, witajcie, z tej strony Jayko. Witam was w kolejnym odcinku Trybu Kariery w Brightonie. Dzisiaj zaczynamy od meczu z Chelsea, potem Blackburn, a na końcu Manchester City. Niemniej jednak, zanim zaczniemy, co powiecie na zmianę na legendarny poziom trudności? Parę osób mi już to proponowało, no i uznałem, że chyba czas najwyższy, żeby właśnie zrobić tą zmianę. Także zapraszam was do pierwszego meczu z właśnie drużyną Chelsea London. Zmian nie trzeba będzie wiele robić, bo właściwie wszyscy są wypoczęci. Oparę oczywiście Sako sobie siądzie, bo jest zmęczony, Zoma za niego. I możemy grać w sumie. Jak będzie wyglądał nasz pierwszy mecz po zmianie poziomu trudności, zaraz się przekonamy. Natomiast my patrzymy jeszcze na tabelę ligową, gdzie Brighton jest na 5. miejscu, 46 punktów, Chelsea 55, czyli gramy z liderem o 9 punktów z nami wygrywającym. 6. minuta i atak Chelsea. Sturridge przy piłce, Fernando Torres uderza z daleka, ale Kuszczak wyłapał piłkę i nie straciliśmy bramki. Mamy teraz 11 minutę, Kuszczak wybija, no ale zrobił to dość niecelnie. Fernando Torres w bardzo podobnej sytuacji i Kuszczak ponownie dobrze się zachował, choć zawinił wcześniej, więc to jest do przewidzenia. 14 minuta i niestety Ramirez złapał kontuzję i będzie zmuszony opuścić boisko, a Mireles zmieni go na właśnie pozycji. Mamy kolejną akcję, 30 minuta i ponownie Chelsea dominowała, a to trzeba przyznać. I tak, moi drodzy, w 31 minucie Raul, ten, który wszedł za Ramiresa, strzelał nam bramkę na 1-0 i sytuacja staje się ciężka. Dobra, mamy 32 minutę, Wellington przy piłce, jest dribbling przed polem karnym, znaczy z boku, podanie do Welbecka, Welbeck miał odsłoniętą praktycznie bramkę, ale prosto w Czecha i niestety nie zdobyliśmy bramki. 36 minuta i Mikel miał okazję, przerzucił to nad Kuszczakiem. Z ciekawości jeszcze dodam wam, że był wtedy rzut od bramki. 43 minuta, tutaj Mier miał okazję, żeby strzelić, szkoda, że mu nie wyszło. 49 minuta, Ezekiel, trochę udało nam się zacząć atakować. Ezekiel uderzył, ale na krótki słupek, szkoda, że nie tym razem. 52 minuta i Chelsea przy piłce, podanie do Juana Maty. Ten uderza, ale obok naszej bramki, na szczęście. 76 już minuta, Hazard obecnie przy piłce, podaje głową do Fernando Torresa, a ten pięknym uderzeniem naprawdę daje prowadzenie Chelsea 2-0. W 77 minucie przegrywamy i to jest coraz bardziej widoczne. Ciężki poziom trudności, niemniej jednak oczywiście zostajemy przy nim, bo jest to jakieś wyzwanie, coś się dzieje, no i nie będą teraz tak wyniki oczywiste czasem. Zoma nie spodziewał się tylu minut na boisku, dostał okazję, zagrał cały mecz. Ma tylko okazję, żeby się cieszyć, niemniej jednak niech się za bardzo nie nastawia na grę w pierwszym składzie, ponieważ jest po prostu dobrym zmiennikiem. Przed meczem z Blackburn trochę zmotywowaliśmy naszych zawodników, no i czekamy na tego 22, kiedy będziemy mogli rozegrać właśnie ten mecz Lua Lua, który przypominam przyszedł niedawno w okienku transferowym do właśnie Blackburn Rovers. Zoma od razu już chce grać całe mecze, o nie. No i właśnie jesteśmy przed zarządzaniem zespołu. Tutaj wszyscy wypoczęci, czyli wychodzimy praktycznie najmocniejszym składem. Jeszcze tylko zmienimy Buckleya za Morisa oraz Overtuma za Traore i wydaje mi się, że to mogą być zmiany, które pomogą nam na wygranie tego meczu. A jak będzie? No zobaczmy. Mamy 3 minutę i już Blackburn atakuje, podanie tam, zamieszanie prosto w Kuszczaka, jeden z zawodników Blackburn, na szczęście zakończyło się to dla nas nieutratą bramki. 7 minuta i uderzenie jednego z zawodników Blackburn. 11 minuta, Wellington przy piłce podaje do Overtuma, ten obok słupka. 15 minuta, Morris pędzi na bramkę, przedarł się tam świetnie, Morris, uderzenie i słupek, ach szkoda, ma pecha ten zawodnik czasem do właśnie tych słupków. 52 minuta, czyli dość duży przeskok, uderzenie z naszej strony, jeszcze tam Wellington walczył w górze, niewiele to pomogło. Ezekiel przy piłce, podanie do Maloneya, Maloney do Wellingtona, Wellington trochę przyspieszył, uderzenie lewą nogą, ale nie tym razem ten zawodnik. Co prawda świetnie strzela swoją słabszą nogą, ale tym razem mu nie wyszło. Sobota tutaj świetnie zwodził, ale technicznym strzałem zawiódł na końcu i nie potrafił mieścić piłki w siatce. 75 minuta, podanie do Kazima Richardsa, ten na szczęście nie trafia i mamy nadal 0-0.
Moris zostanie zmieniony za Buckleya, a Sobota za Traore. Czy może trochę przyspieszą? Mam nadzieję. Zobaczymy jeszcze Welbeck za Maloneya. I wracamy na boiska. Mamy 86. minutę. Uderzenie Overtuma potężne, świetne. Szkoda, że nie wpadło. No i moi drodzy, kończymy mecz 0-0. Niewiele się działo, nie był to ekscytujący mecz. Widzimy się w następnym z Blackburn. No i to jest właśnie nasza tabelka FA Cup 0-0. Będziemy mieli jeszcze mecz rewanżowy. A teraz, moi drodzy, zbliżamy się do meczu Pucharu Capital, finału z Manchesterem City. Będzie cholernie ciężko, ale będziemy walczyć, będziemy walczyć. Największą przeszkodą, wiadomo, jest poziom, który został teraz trochę zmieniony. Ja nie zdążyłem się za bardzo do niego przyzwyczaić. Tutaj jeszcze zobaczmy sobie na naszych Paulinho, który ma 15 lat, ogół 65 do 69, czyli mniej więcej takie będziemy umiejętności. Oraz dostajemy ofertę pracy od Lille. Menadżera, ale zostałem oczywiście w Brightonie. No i jesteśmy przed meczem z Manchesterem City. Jak to wszystko się potoczy? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy inaczej, ja już wiem. I powiem tak, będą emocje, dlatego zapraszam Was serdecznie na ostatni mecz w tym odcinku. Mam nadzieję, że potoczy się to dla nas jak najlepiej, ponieważ będzie ciężko Manchester City, triumfator z poprzedniego sezonu BPL w tym realnym życiu. No a tu, moi drodzy, mamy już rzut wolny. Sobota sfaulował, nie widziałem tego niestety tutaj, no nie wiem. 11 minuta i TVS postanowił strzelić na bramkę, ale to było zdecydowanie za wysoko. Mamy 23 minutę, Balotelli przy piłce, Balotelli zwód, uderzenie, no i Kuszczak świetnie to obronił, trzeba przyznać. 23 minuta i dość kontrowersyjna sytuacja, ponieważ sędzia chyba dopatrzył się tam do zagrania ręką. No nic, nie będziemy tutaj dyskutować, no i Balotelli staje przed okazją, żeby strzelić. Kuszczak jeszcze lekki dudek dance. I moi drodzy, Kuszczak pięknie obronił tą piłkę i mamy nadal 0-0. To będzie bohater naszego spotkania. I jeżeli będzie dalej tak grało, mamy 66 minutę. Manchester City nie potrafił wcześniej nam strzelić bramki. Tym razem niestety Dzeko prosto do bramki w 67 minucie. Jak wcześniej mówię, nic się nie działo. Tak on teraz tu bodajże wszedł na boisko. No i strzela nam bramkę. Mamy 1-0, 67 minuta, Buckley popędził po skrzydle. Buckley uderzył, chciał podkręcić, ale to nie jest strzał, który mógłby Hart puścić. 72 minuta, Wellington puścił Ezekiela sam na sam. Ezekiel za bardzo chciał strzelić tą bramkę. Chciał podać do biegającego Soboty, niestety za bardzo mu piłka odeszła. No i niestety mamy nadal 1-0. Tutaj jeszcze Götze próbował, który niedawno przyszedł do Manchesteru City. 80 minuta i Buckley wychodzi. Buckley 81 minuta. Co zrobi Buckley? Buckley zagrywa wysoką piłkę do Wellingtona i moi drodzy, na takie akcje czeka się cały mecz. 82 minuta i asysta Buckleya i strzał Wellingtona lewą nogą. Zobaczmy to jeszcze raz. Naprawdę bardzo ładna bramka. O tak, no i co najważniejsze, dająca nam remis w tym meczu. 1-1 w obecnej chwili, czyli jeżeli by był remis do końca, będzie dogrywka, a może nawet i karny. 90 minuta i moi drodzy, Ezekiel dostaje piłkę, leci sam na sam. Ezekiel, uderzenie lewą nogą i Joe Hart broni. A mogło się to zakończyć tak zaraz przed końcem. No niestety, 1-1, co oznacza, że gramy dalej, a na dogrywkę będą małe zmiany. Overtum zmieni Sobotę, żeby, bo jest trochę ofensywnie nastawiony, Maloney za Traore. I zobaczymy, jak to będzie. 105 minutę, Overtum do Wellingtona, ale ten główkował prosto w Joe Harta. Mamy 115 minutę, Kolo Touré uderza. Nie ma, jaja, przepraszam, jaja Touré. I 117 minuta, Götze podaje do Gudiettiego, uderza prosto w naszego bramkarza i nadal mamy 1-1, co oznacza tylko jedno, moi drodzy, przechodzimy do rzutów karnych. Tak jak wspomniałem, rzuty karne to będzie loteria. Overtum, Wellington, Maloney, Sako oraz Ezekiel to jest nasza pierwsza piątka, czy się na nich skończy, nie wiem, zobaczymy. Wszystkich zobaczyliście? No to Buckley widzę, że ma strasznie słabe karny. Dobrze, lepiej, żeby nie podchodził. Nawet obrońcy mają od niego lepsze. No ciekawe. Niemniej jednak Overtum, nasz pomocnik, ma najlepsze. Dlatego przechodzimy zaraz do rzutów karnych. No i mamy pierwszego Overtuma. Uderza i co prawda Hart dobrze go wyczuł, ale udaje mu się strzelić.
Mamy jeden pierwszy dobry strzał Balotelli, kontra Kuszczak, uderzenie nie do obrony od słupka, wpadło do bramki, dużo szczęścia Balotelliego w tym wypadku. Idziemy dalej, Wellington czy Joe Hart, Wellington, uderzenie, ponownie Joe Hart dobrze go wyczuł, ale Wellington udało mu się nad bramkarzem strzelić i bez szans, bramkarz Manchester City. I tu, moi drodzy, Kuszczak obronił strzał od Gudiettego i mamy jeden gol przewagi, Manchester City się pomylił, Maloney teraz uderza, ale niestety prosto w środek, Joe Hart go wyczuł i broni to po naszej przewadze. Mamy jeden strzał do przodu, czy trafi prosto w środek GC. Kuszczak został zwodzony jak Pirlo, nonszalancko uderzył podcinką. Sako teraz, Sako ma zawsze dobre i niestety, moi drodzy, Hart broni i tym razem jesteśmy w bardzo dziwnej sytuacji. Mamy tyle samo na razie trafionych, czy uda się Kuszczakowi obronić? Kuszczak, ale na szczęście Ture nie trafia i mamy 2-2. Ogromne emocje, Ezekiel teraz, czy uda mu się trafić? Ezekiel i bramkarz został na środku, a ten w prawą stronę bramki, bez szans. Nasz przeciwnik i teraz tak, jeżeli obronimy, wygrywamy, jeżeli nie, to gramy dalej. Prince, czy trafi ten zawodnik? Uwaga! I moi drodzy, prosto w poprzeczkę i wygrywamy finał Capital One. No, niesamowite pucharu Capital, o tak. Niesamowite emocje na koniec. Ja się bardzo cieszę z wygranej, że udało nam się pokonać Manchester City, co prawda w rzutach karnych. Ale gdzieś trzeba było, prawda? Ture załamany. A my zgarniamy całą nagrodę. No i moi drodzy, 8-5 dla Kuszczaka, bo był najlepszy. Trzeba to przyznać. Wygrywamy w Capital One. No jest się z czego cieszyć bardziej. No, tylko z wygranej ligi, z FA Cupa i z Ligi Mistrzów. Niemniej jednak, ważne, że jest zwycięstwo. Ważne, że jest zwycięstwo z Manchesterem City. I takim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Następny mecz, znaczy odcinek zaczniemy od meczu z Blackburn Rovers, FA Cup. A to tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo i do usłyszenia kolejnym razem.